Siema człowieki, z tej strony Burigie, witam w grze Dark Souls 2. I tak, w ostatnim odcinku skończyły mi się miejsca dla dysku, dlatego on się tak nie... No się przerwał tak dziwnie. Ale co znalazłem w skrzyni, która jak podczas otwierania jej skończył się odcinek, znalazłem ten oto topór, jak widzicie. Jest on jednoręczny, o dziwo, znaczy jednoręczny, w tej grze nie ma broni jednoręcznych, dwuręcznych, tylko są tak jak chcemy. No i co mogę powiedzieć o tym toporku? Jak widzicie, jest bardzo szybki. Trochę mniejsze obrażenia ma od tamtego niż wcześniej. Ale jest dużo dłuższy, no patrzcie jaka jest różnica w długości, taki, a... No taki, no... No tutaj ten badel to się nawet nie mieści w ekranie. Ma trochę mniejsze obrażenia i ma za to znaczy dodatkowo obrażenia nie z... z tego... Z elektryczności, a z magii. Ale ten zasięg naprawdę mnie kusi, chyba zostaniemy na razie przy tym toporze. Co więcej mogę o nim powiedzieć? Również ulepsza się migoczącym tytanitem, więc trzeba będzie tego migoczącego tytanitu zdobywać. I taki mam pomysł. Zastanawiam się, czy ja mogę w ogóle zdjąć sobie zaklęcie z tego topora. I chętnie bym sobie dał coś innego. Zobaczmy, jak. Czy ja mogę tak zrobić, bo to mnie bardzo interesuje. W jakiej to zakładce będzie? Buri, mylisz klawisze mocno. Sorry, dawno nie grałem. Wiecie, dużo odcinków wchodzi codziennie, odcinki z Dark Souls, ale tak dość dawno, długo nie grałem. Chciałbym zdjąć... Odbiera. Tak, nie mogę, bo on nie ma tak dodatkowych mocy, a tak dobra. A mogę? Nie. No, czyli musi on być magiczny. No dobra. Coś więcej chciałem zrobić? Chyba nie. Nie w tej lokacji przynajmniej. To lecimy z powrotem tam, gdzie ostatnio zakończyłem. I dalej idziemy przed siebie. Gdzie to było w ogóle, ludzie? To było Tarasowa Zatoka i coś tam kaplicy, no. Mniejsze, jak to się nazywało? Zbroja Aurusa. Czemu jest taka niewidzialna? Fajne, jakąś zbroję bym jeszcze fajną znalazł, powiem wam szczerze. Jak ja zawsze tam chodziłem, tędy, prawda? Ale dawno nie nagrywałem. Quite good. Obrażenia są, oczywiście mówię, trochę mniejsze. No ale zasięgiem nadrabia ten topór, naprawdę zasięgiem nadrabia. No obrażenia co, nie mogę się do nich przyczepić, bo są zacne. Nadal zacne. Dajcie mi mój łuk, ja mam tutaj mało strzał. Ale chcę tamtego pedała. Albo wiecie co, ja i tak idę w tą stronę, może się uda bez zlikwidowania tamtych pedała. Nie mogę iść tutaj. Ja myślałem, że mogę. To całkowicie zmienia postać rzeczy. Leżę, leżę martwy. Co mogę zrobić? Nie chcę umierać. Zbychu, nie umieraj. Czyżby się udało mniej więcej przeżyć? Fuck you bitches! Jestem zbyt młody. A jak pięknie ten zasięg, posłuchajcie ten zasięg. No topór jest zacny. Tutaj jeszcze nie wchodziłem w takiej sytuacji. Nie można otworzyć system, no jak żeby inaczej. A tam wchodziłem? Nie pamiętam. Tu się pojawi super pedał. Może go ominę. Co? Co ja? A napełniła się ten znacznik pewnie, no dokładnie. Skamienienia czy klątwy, jak kto woli. Niedobrze. Muszę się wczuć w grę, ludzie. No szkoda, że nie mogłem przejść tego topra na razie w ogóle. A w ogóle jakiś... Co ja tutaj mogłem osiągnąć z tego miejsca? Bo nie pamiętam. A, czyli tutaj się znajduje. To też nie głupie. Nie, tutaj jest ten typek, co mnie tak zawsze męczy, prawda? O tak, ty dziwko. No, super. Jak zwykle przyrząd celownicy idealnie odwzorowuje miejsce, w które strzelamy. No nie, za szybko. Nie mogę tracić strzałów w tym momencie, jak ja mam ich tak mało. Poczuj ból! A, zginąłeś. Pięknie. Teraz tego pedała zlikwidujmy. A jak trafię... Chciałbym trafić w tamtą beczkę. Ciekawe, czy się uda. No tak średnio to działa. Okej. Gin! Świetnie.
Oj, tak. Trochę ryzykuję. No i świetnie, i pięknie się udało to wszystko zrobić. Czy mogę otworzyć te drzwi? Mogę otworzyć drzwi, coś nowego. Czy ja tutaj byłem, czy nie byłem? Chyba tutaj byłem. A, tak czułem, że coś musi tutaj być na rzeczy. Ognisty motyl, no nie wiem, czy moje marzenie na ten moment, ale tu coś więcej jest. Kamienny klucz Farosa. Czy ja mogę gdzieś wykorzystać kamienny klucz Farosa na ten moment? Nie kojarzę. Ale co, tutaj jest koniec tej lokacji? Coś mi się tak nie zgadza. Że tam nie można iść. Tak dziwnie trochę, nie? Nie no, to jest zaiste piękna rzecz. O, tam coś jest, tam chyba nigdy nie zaglądałem. Czy ja mogę jakoś tam wejść w szalony sposób? Nie mogę. A, tam jeszcze nie byłem chyba. Jeśli tam można się jakoś dostać, to nie byłem. Ojojojo. No świetnie. Ryzyko jak zwykle opłacalne. Podoba mi się ta dziura piasku, jest taka, znaczy no nie tyle co jest fajna według mnie, to fajnie wygląda. Czy ten pająk walczy z tym czarodziejem? Czy mi się wydawało? No śmieszna ta lokacja, tutaj tak jakby nic nie ma więcej. Gro, czyżbym tyle dążył do lokacji, w której nic nie mogę zrobić jak zwykle? Niemile. A czy ja mogę w ogóle stąd jakoś wyjść? Nie, miło. Bez sensu, nie mogę stąd jakby... Tam jest w ogóle bonfire. Za tymi drzwiami, tak blisko są, a tak daleko. No rozwal te drzwi zbychu jakoś, nie wiem, użyj wyobraźni. Powiem wam, że ta magia trochę bije. Ale nadal nie mam pojęcia, co ja tu mam zrobić. No really, tak jakby nie mam dalej drogi, muszę zginąć? To byłby nonsens. Nie, ja mam przecież kości. Ale nie sądzę, że tutaj trzeba było wykorzystać tą kość. Znaczy, teraz na pewno to wykorzystam, ale chciałbym wiedzieć, co jeszcze mogę zrobić dalej w tej lokacji, bo tak jakby nie wiem. No niedobrze. Gdzie jeszcze możemy pójść? No, bossów czas chyba bić. Gdzie jakiegoś bossa zostawiłem? Na pewno zostawiłem. Nie chcę na razie iść na tamtego zgnilca. Gargulce zostawiłem i to chyba wszystko na razie, tak? Ech, no... Gdzie się szło do gargulców? Nie pamiętam. Cholera, naprawdę nie pamiętam. Zaginiona twierdza? Jakoś stąd? Może jakoś stąd. Moc ogniska? O co chodzi? Ktoś pamięta jak się szło do gargulców? Chyba jakoś stąd. Chyba... Nie, na pewno nie z celi Strayda. Nie, to zabiję. Ale... Na pewno jakoś można. Podróż... pokoje służby. Chyba jak już to w ten sposób. Chyba. To dobrze powiedziane, bo nie pamiętam. Grawerowany pierścień. Dobra, zobaczmy tutaj. Może tutaj. O, tu w ogóle... A, bo tu kamień wykorzystałem zresztą. I to chyba rzeczywiście tutaj. Dokładnie. Księżycowa dzwonica. W tym miejscu czasami jest mi szkoda, że nie poszedłem jednak w tryb offline. Czy ktoś mnie zaatakuje? Zaatakował już, tak? No, ale jakby, że inaczej. Jak zwykle cisza.
No zmierzmy się z tym panem, z panią może. Hem. Raczej chyba pan. W tym momencie, w tym miejscu się najlepiej zmierzyć, ale tu są te pedały. Małe, ale silne. Jest hem. No też ma to nie... I to jest, posłuchajcie, dziwkarstwo moim zdaniem. Chcesz walczyć, będziesz miał walkę swoją. Co jest, jak ty mnie niby trafiłeś? Siłą woli? Hehehe, głupek. Dobra, walczmy. No co? Czy ta gra jest rzeczywiście tak zabugowana? Widzieliście, przecież ja się broniłem tarczą. Moją tarczą, która blokuje 100% obrażeń, która nic nie zrobiła. Ma jakiś specjalistyczny miecz, czy o co chodzi? Gro. Ja nie żyję. No. Bieda. No to mi nie wyszło, ludzie. Zrobię taki YOLO. Po co komu drabina? Ja to jednak mam chyba bardziej build pod... pod właśnie walkę z przeciwnikami komputerowymi niż pod walkę z graczami. Bo walka z graczami to już jest trochę inny sposób walczenia. Dobra, na razie chyba nikt mnie atakuje, bo jest dość głośno. Co nadal nie uważam, że... Czy mam jakieś szanse z tymi gargulcami? Właśnie mi się nie wydaje, ale no... Nie spróbuję, to się nie dowiem, prawda? Czemu przestanę zadać obrażenia wam? A, bo się blokujesz, o ty debilu! Trochę bijesz, mały. Nadal dźwięk normalny. Czy uda mi się dojść do gargulców? Nie zaatakowany? Nie wydaje mi się, ale... Już całkiem blisko. Nie, 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 panowie. Co wy bombami rzucacie? Wy małe smrody. O, w dupę. Staje mi się to podobać. O, świetnie. I... Double kill. Dobrze, teraz idziemy do naszych ulubieńców. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie no, spoko, prawie coś mu zrobiłem, nie? No to pedał. No nie no, spoko. Trochę was wzmocnili od jedynki. No niedobrze. Co, jest jeszcze jeden za mną? Czy mi się tak wydaje tylko? A jakże? Trzech ich weszło. Trzech czy dwóch? Trzech. Super. Dobra, pełne skupienie. Mobilizacja razy 1000. No co to było? Co to za kombo nowe? Znaczy nowe. Nie znam wasze kombo. Komby. Gdzieś jest takie słowo jak komb. O nie, no magia też macie, magię jakąś, ogień, głupi jesteście. No nie, to nie jest prawilne. Szkoda, że nie mogą same siebie zabijać. Byłoby takie piękne. Ogień bije mocno. Twórcy mnie nie lubią, ludzie. Okej. Póki co żyje, nie?
Dobrze, że mam tarczę. Dobrze, oj dobrze. Czwarty przyszedł, no. Jaja sobie robicie ze mnie? O, tak, śmiesznie. No za mną, no co za pedał, no. Nie no, spoko. Nie no, jakoś w sumie szło, ale no przecież jakie mam szanse przeciwko czterem gergulcom, posłuchajcie, kiedy ja im prawie damage'a nie robię. Ech. No to nie jak oni, to spróbujmy się z tym pedałem. Posłuchajcie, ale taką technikę wymyśliłem na ten jar, nie pamiętam, nie wiem, znaczy już chyba teraz tak dobrze mi nie pójdzie za pierwszym razem w tym jarze. Ale nauczyłem się tu biec na YOLO. I to całkiem nieźle mi wychodziło, jak ostatnio grałem. Tarcza jest mi zbędna. Są quite szybki, to lecimy. Patrzcie na to. Stajemy tutaj, bo tu nic nie strzela, żeby zregenerować kondycję. Tutaj trzeba biec szybko, wychodzą te pedały. Tak, tutaj trzeba też szybko, zanim... O! Minąć... tego gnoja. Tutaj zregenerować, biec, powiedziałem, biec, zbychu. Mamy mało czasu, mamy tylko możliwość zaraz tutaj wyleczenia jednym Estusem. Może dwoma. Jesteśmy gotowi. A ciebie to nie lubię, nie? Nawet nie wiem, czy jest jakiegoś jakaś lepsza technika. Bo Skuban jest mocny, ma czasami takie... znaczy tak umie walnąć, że nie jestem w stanie przewidzieć, kiedy się blokować. Znaczy unikać raczej, właśnie blokuje na nim. Okej. Okay. Mój kumpel powiedział, że on jest easy, ale dla mnie to jest, posłuchajcie, no, nie do pokonania typ. O, na przykład ten atak, ja naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić z nim. Ma taki zasięg. Ten też, o, i nie żyjemy. Dokładnie. Ech. Gdyby jeszcze nie było tutaj tych płonących miejsc, to jakoś by się dało z nim walczyć, nie? Ale nie, te płonące miejsca to jest przegięcie. Nadajemy na niego. Muszę jakiegoś końcu tego bossa pokonać przecież. Dobra. Okej, okay, tutaj chwilę, odpocznijmy. Niech spadnie nam ta trucizna. To potańczymy trochę. Jeje. Nie słyszało klasków? Ależ oczywiście, że są oklaski, no przecież, kochacie mnie. Dobra. No, no co za pedalstwo, no. No teraz to nie przeżyjemy, niestety. Dokładnie, zatrucie mnie dobiło. Ja muszę coś na niego zdobyć, co zadaje naprawdę tęgi obrażenia szybko, naprawdę. Może spróbujmy z tym. Może to będzie nie głupi pomysł, ludzie, wiecie? To śmiesznie wygląda. Niby lekki wojownik, a z pałką kurna większą od siebie. Okej. Dwa Estusy. Czy zdążę? Zdążę. I lecimy na tego typa.
I niech moc będzie ze mną. No nie jest to jakieś super niesamowite. No tak. No świetnie, Zbychu, no. Szybkość czasu. Dostałem tym ciosem niby, tak? Śmiechowo. O, żyję. Jeszcze nie mam pojęcia, jak to się stało. A, śmiesznie. No, nie wierzę w to, co się teraz stało. Obrzygaj całe terytorium, wiem, że to lubisz. No nie wiem, czy ta broń się sprawdzi. Wow, udało się to uniknąć tego. Ponownie. No, teraz już nie. Ponownie, nie? No, zły unik. Nie w tą stronę. Nie ma naprawdę nic, co się jest pory damage. Widziałem, posłuchajcie, filmik Seta. Macie w polecanych Seta, naprawdę zarąbisty typek. No i co mogę nie powiedzieć, grał magiem. Jaki on sieje damage tym magią? Chyba po 680 bije, posłuchajcie. Jakbym ja tak bił, to może im pokonał jakiegoś przeciwnika raz na jakiś czas. Jestem w stanie to dźwignąć? Może wygląd tej broni jest taki przezabawny. No, no dobra. A w ogóle z Buby jeszcze posłuchajcie, to będzie nowy build życia, posłuchajcie. To będzie niedługo we wszystkich PvP. Czemu się nie pobawić bronią, skoro mam ją już? I zachnijmy ją na coś. Czemu tego nie mogę zrobić? Czemu nie mogę tego zrobić, posłuchajcie? A mogę jakiś zwykły sztylet może tak zrobić? Bo nie rozumiem. Czy muszę to do kowala zanieść może? Muszę to chyba do kowala zanieść w takim razie. A, to nie wiem, jak to zrobić. Nie znam kowala, który mi to na razie... Chociaż spróbujmy. Do Majuli. O, w ogóle sztylet w dwóch rękach. Posłuchajcie, to jest nowa meta. Jep, jep, szybkość czasu, dziwko. Dobra. Do Majuli, proszę. Wiem, że czasami są odcinki pełne braku, jeśli można powiedzieć, że to jest pełne czegoś braku, to jest, są pełne braku progresu. No niestety sobie tak średnio radzę. Tu jest Kowalbury. I zobaczmy, co ty możesz... Możesz mi zaknąć broń? Wzmocnienie. Jakościowe... Nie. Zaczarowanie? Naprawa? Nie. No nie mogę chyba coś takiego, nic takiego zrobić. Mogę nic... Czemu nie mogę nic wzmocnić, gro? A nie mam dusza, to nie dziwne. No spoko, już tam nie sraj żarem, typie. Mam jakieś dusze, mam jedną, co może pozwoli mi coś tam ulepszyć. 2000, no raczej tak średnio. Kamień Farosa mamy, ja bym go chętnie gdzieś użył, tylko zupełnie nie pamiętam, gdzie jestem w stanie coś takiego, gdzie jestem w stanie go użyć. No weźmy na razie to. Jak ta rycerska zbyra się prezentuje? No w sumie w porywach to ona jest całkiem fajna. No weźmy ją na razie, posłuchajcie. Co więcej, jestem quite szybki. Weźmy sobie jeszcze te spodnie do seta, trochę są lżejsze. A, to jesteśmy takim halabardnikiem, no śmiechowo. Gdzie ja mogę zdobyć coś ciekawego? Klucz Farosa mam na pewno. Wiem, gdzie mogę go użyć. Zgadnijcie, gdzie znowu idziemy. Dobra, nie. Nie, a wystarczy, to się czuje źle, ludzie. Idziemy do przystani. Pamiętam, że tam jest miejsce, gdzie można użyć przystaniczyja, tak. A, już wiem, jak użyć tego. Chyba jak ten statek przyłaś, naprawdę już wiem. Znaczy, naprawdę, nie wiem, na pewno. Ale wydaje mi się, że jestem bardzo bliski.
rozgryzienia tej zagadki. Kumpel mi napisał, że na jednym filmiku w 5 minucie jest to miejsce, które widzę. I pamiętam, zauważyłem, że na tym filmiku, moim własny filmik obejrzałem, to było słabe, a tylko 5 minut, że je, znaczy tam w sumie przewinąłem do 5, więc luzik. I tam widziałem, posłuchajcie, coś, co jednak jest dźwignią. A nigdy mi się nie spodziewało, że to jest... O, ej, wy zaczęliście coś bić, ludzie. Co wy? Jesteście silni. A nie, to ja tak słabo grałem. Zginę tutaj, no przecież to będzie upokorzenie życia. Skończyły się fory, panowie, no. Cóż mogę powiedzieć? Nienawiść. Ten hełm bardziej pasuje do tej zbroi. Jep! No, serio. Tutaj pamiętam, że gdzieś był kamień Farosa, bo właśnie oglądając ten właśnie film, zauważyłem to. A zrobimy ci w ogóle pasowanko, mistrzu. Albo nie, bo ty jesteś jakiś zwrotniejszy od zwrotności. To mi nie wychodzi specjalnie. Czemu ja mam raz super wielkie obrażenia, a raz takie super małe? Nie rozumiem tego. O, niedobrze. Ojeju! Co ty zrobiłeś, typie? Oszalało cię! Ale mam szczęście, że nie trafił, posłuchajcie. Albo on ma... Czemu ten... A ten topór się niszczy szybciej od szybkości. To jeszcze wyżej było przecież. Chyba. Jak się szło dalej? Wyżej powinno być jakieś schody, prawda? Czy tam się zawsze szło? W ogóle w tej grze powinno być coś... Co jest? Co? Nie, nie wiem, o co chodzi. Może ktoś... Może walnął Bonia i tam akurat leciał ten... ognista strzała i wiecie... Ten metan, który znajdował się w jego gazach, mnie zabił. Ten topór się wolniej psuje i wygląda bardziej epicko. Ten będzie moim toporem. Ale wiecie co, sorki ludzie, ja tutaj podziękuję za odcinek. I tak, i widzimy się zaraz w kolejnym, znaczy jutro w kolejnym. Zbychu się z wami żegna. No i do usłyszenia, Eldo Presidento, peace out.